Piotr czuje się dobrze, intensywna rehabilitacja po tym trudnym, takim no, wyglądającym dosyć niebezpiecznie upadku na bark. Takie sytuacje zdarzają się często, kończą urazem obojczyka. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło. Piotr upadł bardzo sprytnie, ale to jest zawodnik, który po pierwsze jest doświadczony, a przede wszystkim w doskonałej kondycji psychicznej, fizycznej, i ten upadek dzięki temu jakoś większych za sobą nie niósł konsekwencji. Rehabilitacja i w Bydgoszczy zaraz bezpośrednio po upadku i tutaj kontynuowana bardzo intensywnie, tak jak mówię, w Zielonej Górze spowodowała, że Piotr czuje się dobrze. Na pewno gdzieś tam drobne jakiś jeszcze może dyskomfort odczuwać, ale dzisiaj mieliśmy spotkać się już na treningu, więc myślę, że wszystko jest na tyle dobrze, żeby bez żadnych kłopotów wystartował oczywiście w Lesznie, no i też na treningu, który niestety ze względów pogodowych musieliśmy przełożyć na dzień jutrzejszy. Trenerze, jak wyglądają przygotowania do spotkania z Pogonią Leszną? Pogoda trochę psuje plany treningowe. Tak, to prawda, ale jutro prognozy są dobre i przełożyliśmy trening dzisiejszy na sobotę. Myślę, że w dobrych warunkach potrenujemy. Oczywiście bez Jarka Hampela i bez Andreasa Janssona, którzy będą w tym momencie w Niemczech na parach. Także myślę, że tam wszystko się szczęśliwie zakończy. To raz, dwa z dobrymi wynikami. Głównie myślę tutaj o Andreasie, który jeszcze jakieś tam zmiany w sprzęcie, przemyślenia, no i rozmawiałem z nim wczoraj. Myślę, że to przyniesie skutek, na którym my i kibice na pewno liczymy. Na pewno dla mnie jakimś obrazem będzie występ Andreasa w Landshut i to, o czym wczoraj mnie zapewniał, o tych zmianach w sprzęcie, o tych ustawieniach, że on tego cały czas szuka, nie czuje jeszcze tego sprzętu, nie zna go na tyle, te zmiany zazwyczaj są takie, na chybił trafił. Ja go w pewnym sensie rozumiem, bo nieraz zdarzają się takie sytuacje, że nie zawsze ten sprzęt trafiamy od razu, że wiemy, co z nim zrobić, bo to dzisiaj jest dużo największy problem. Silniki w dużej mierze wszyscy mają dobre. Kwestia tego, czy oni je znają, czy oni wiedzą, jak je zaadoptować do toru, do warunków nawet atmosferycznych niekiedy. Także to jest mnóstwo rzeczy, które trzeba poskładać i ciężko to idzie AJ-owi, ale myślę, że ten mecz w Lesznie będzie przełomowy.